Putin przyjął warunki gry Bidena, jak ma ta wojna być prowadzona. Więc skoro przyjął te warunki, to znaczy, że on nie czuje się bardzo silny. Widzimy, że narastają pewne procesy społeczne na peryferiach Federacji Rosyjskiej, że nagle wszyscy sobie przypominają w Rosji i na świecie, że Federacja Rosyjska to nie Rosja, że wszyscy są jednak więźniami tej mapy i widzą wielką plamę, jak kiedyś Związek Sowiecki i myślą, tam wszędzie są Rosjanie, a tam nie ma Rosjan często, tylko są, albo jest niezaludnione terytorium, albo... Są buliaci, Ewenkowie, Ewenowie, Czeczeni i tak dalej, i tak dalej. Więc tych narodów jest mnóstwo. Okazuje się, że nagle zaczynamy rozróżniać, co to jest to, co po, po polsku by się powiedziało Rosja właściwa czy Russia proper, a odróżniamy to nagle od innych części Federacji Rosyjskiej. Putin nie przetrwa tego jako wielki przywódca rosyjski. No, tutaj już nie ma, nie ma pola, no bo jak on mógłby pokonać Ukrainę? No, mógłby rzucić tam bomby jądrowe. No, jeśli by rzucił, co jest minimalnie prawdopodobne, czyli można powiedzieć nieprawdopodobne, no to wtedy byłby wyizolowany na świecie, nikt by z nim nie gadał. Prawdopodobnie jego otoczenie chciałoby go odrzucić w każdym. Nie, ja nie widzę w tej chwili logicznego wariantu, w którym Putin jest wygrywny i jeszcze zachowuje prestiż, i jest w stanie uchronić jedność Rosji. Dzień dobry Państwu. Paweł Kusiak i Łukasz Wyszyński witają serdecznie na kanale Stosunki Międzynarodowe Akademii Marynarki Wojennej. Wielkimi krokami zbliża się smutna rocznica, bo rocznica rosyjskiej inwazji na Ukrainę. No oczywiście tej fazy rosyjskiej inwazji na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku. No, powoli zbliża się czas podsumowań i takie małe podsumowanie również my chcielibyśmy dzisiaj zaproponować. Naszym gościem jest no, współpracujący i, i z naszą uczelnią i z naszym kanałem nie od dzisiaj profesor Paweł Kowal, politolog, polityk, historyk, publicysta. Witam cię serdecznie, Paweł. Dzień dobry. I jeżeli mogę to chciałbym rozpocząć tą dyskusję o podsumowaniu tego pierwszego roku wojny na Ukrainie nie od działań wojennych, nie od skuteczności armii czy też stanowiska Zachodu, ale od samej Ukrainy i prezydenta Ukrainy. Jak ty patrzysz po roku tych działań na polityczne przywództwo prezydenta Zełenskiego i nawet szerzej jego najbliższego otoczenia politycznego? Co po tym roku możemy o tym przywództwie powiedzieć i jaka jest Twoim zdaniem jego najbliższa przyszłość? Możemy przede wszystkim powiedzieć, że wojna klaruje polityczne przywództwo, bo to jest nie tylko kwestia przywództwa Zeleńskiego, który oczywiście zrobił wrażenie na całym świecie i no, jeśli pozostanie na swojej politycznej drodze, no to wchodzi do historii takiej globalnej. Ale jest też przywództwo Bidena, bardzo ciekawe, o którym pewnie dzisiaj akurat nie będziemy rozmawiali. Było też ciekawe przywództwo Johnsona, dopóki stał na czele rządu brytyjskiego. On też tutaj bardzo pomaga doświadczenie na scenie. Co mam na myśli? Jan Paweł II, teatr absotyczny, u Wojtyły i doświadczenie z dramatem, i grania, i czytania sztuk, po prostu kontakt z teatrem, ze sztuką teatralną. Drugi, Ronald Reagan. I myślę, że Złańskiego ja bym umieścił w, tym, w, tej, w, tej, w tej trójce polityka, który jako przywódca używa słowa, używa swojej charyzmy. Więc wracam, do, wracam do, kwestii, do kwestii charyzmy, która polega na bardzo takim emocjonalnym przywództwie opartym o słowo. To najlepiej było widać w pierwszych tygodniach wojny, kiedy Złański. W gruncie rzeczy starał się, nie mając właściwie żadnych atutów, no bo mając, szczególnie, że wtedy jeszcze percepcja Ukrainy była fatalna na świecie, bo teraz jest już znacznie lepsza, no to on wtedy co? Właściwie nie miał nic do, nic za nadrze, oprócz słów i słowami musiał przekonać swój naród do walki i słowami musiał przekonać przywódców zachodnich, że warto mu pomóc i mówił codziennie. No to jest takie przywództwo słowa w skrajnej formie i ono zostaje w historii badań o, o właśnie o przywództwie, o, o liderach, że wa warto ćwiczyć się na scenie, bo kiedy przychodzi ten super poważny, historyczny kontent, a tak było z Zeleńskim, kiedy historia stawia cię w takiej sytuacji, że naprawdę musisz zagrać rolę, tym razem poważną rolę, no to to grasz. I, i Zęński jest po prostu książkowym przykładem w takim weberowskim rozumieniu, charyzmatycznego przywódca, opartego na słowie, do tego stopnia, że po jego stronie na początku nie było nic naprawdę. Musiał przekonać słowem innych, że mają mu pomóc lub że mają walczyć. I mu się to udało. No, i w tym kontekście pytanie, jak sądzisz, jak będzie ewoluował on jako polityk? No, bo on już jest legendą, bez dwóch zdań, wydaje mi się, że, że tego, tego, co się stało po 24 lutego, nikt mu nie zabierze, nie uciekł, pozostał na miejscu, wykorzystał nowe technologie do kontaktu z ludźmi. Ten wizerunek, nawet jeżeli wokół niego był jakiś sztab ludzi, to został zbudowany perfekcyjnie. Teraz wojna się przedłuża, trwa już rok. Zmęczenie społeczeństwa na pewno ma miejsce, bo my, my o tym czasami nie rozmawiamy, yy, czasami to pomijamy, ale tak jest. Jak sobie wyobrażasz przyszłość yy, Zawońskiego w tym momencie, oczywiście? No. Poruszyłeś też tę kwestię profesjonalną. Mi się wydaje, że dwa słowa trzeba o niej powiedzieć. To znaczy, on używa tych swoich atrybutów, swoich talentów, swojej siły, perswazji, ale jednak to wszystko jest oparte także. Na jakimś profesjonalnym przygotowaniu, bo nawet najbardziej profesjonalny Churchill nie jest w stanie powiedzieć w ciągu dwóch czy trzech tygodni przemówień do dziesięciu parlamentów na świecie, używając jakichś lokalnych aspekcików, które są tam ładnie utkane w przemówieniu, żeby powiedzieć wszystko, co trzeba. Nie wiem, mówi do Polaków, to mówi, wie, że w Sejmie ma większość pis, to mówi coś o katastrofie smoleńskiej, mówi do Czechów, to wybiera jakiś inny aspekt, który tam dla większości jest istotny. No, on zrobił wszystko, co mógł, ale żeby to przygotować, to faktycznie musiał być sztab profesjonalny. I trzeba to też powiedzieć. Natomiast jego przyszłość nie jest dla mnie jasna. To nie jest tak, że ja bym powiedział, że wszystko jest jasne. Jasne jest, że on wchodzi do historii jako bohater 2022 roku. To jest jasne. Natomiast no przed nim jeszcze duży sprawdzian. Po pierwsze, nie wiadomo, jak się potoczy druga faza, czy trzecia moim zdaniem już faza wojny. Może się okazać, że on będzie jednak rozmawiał z, z Rosją, może nie z Putinem, ale z Rosją. Nie jest wcale jasne, jak sobie wtedy poradzi. Inne pytanie, jak to będzie przyjęte. Inne pytanie to jest o to, jak będzie wyglądało przywództwo Załęckiego w procesie odbudowy. Też nie jest jasne, jak wtedy będzie sobie radził na przykład z opozycją w, w, w swoim kraju. No i jest jeszcze jedna rzecz, którą przecież my wiemy jako historycy czy politolodzy, że tacy przywódcy, którzy sobie świetnie poradzili w jakimś momencie historii, nagle. Stają przed pokusą budowania silnej władzy, a czasem władzy autorytarnej. I odpowiadanie na te pytania też jest jeszcze przed Zełański. Nie jest tak, że Zełański wszystko powiedział w swojej historii. On po prostu dał przykład, pociągnął wolny świat. Ten, to uznanie wolnego świata raczej go, mam nadzieję, chroni przed jakimiś pokusami, żeby rządzić silną ręką ale inne wyzwania jeszcze przed nim, więc jak będziemy oceniać Sełyńskiego za 50 lat, to jeszcze nie wiemy. Możemy powiedzieć, jakie mamy nadzieje. No moje nadzieje są takie, że będziemy go oceniać bardzo dobrze, że on będzie, że jego mowy, jego sposób bycia, jego technologie, które mu sztab podsunął, no, że to będzie klasyka, że będzie się o nim mówiło, jako o takim wschodnioeuropejskim Churchillu. Na pewno też to, jak będziemy go oceniać, będzie trochę pochodną tego, jak dalej jego historia i Ukrainy się potoczy, a to znowu będzie zależne nie tylko od... Polityki samej Ukrainy, determinacji Ukraińców, wsparcia Zachodu, ale przede wszystkim od tego, jakie działania podejmie Federacja Rosyjska. Twoim zdaniem, na najbliższe dni, miesiące, w związku też z tą zbliżającą się rocznicą wojny, jakie cele stawia sobie Federacja Rosyjska w tej wojnie? O co gra, do jakiego punktu chciałaby w najbliższym czasie tę wojnę? Doprowadzić. No wiadomo, że oni chcą wygrać. Co oni rozumieją dzisiaj przez wygraną, to jest trudno powiedzieć, dlatego że pierwsza faza wojny bardzo im nie poszła, czyli bitwa o Kijów przegrana, później musieli się wycofać Podkarkowa, także historycznej stolicy, także stolicy no historycznej co prawda, Ukrainy, później pa, później pa, pa, Hersoń podobnie, Bachmut stał się nowym Azostalem pokazuje światu, jest się na świecie symbolem ukraińskiego, ukraińskiego, chwały ukraińskiego oręża, tak by się to powiedziało po polsku ładniej i chyba tak trzeba powiedzieć. Więc ta pierwsza faza się nie udała. Druga faza, no to była ta faza zimowa teraz i ona była oparta na tym, żeby podmyć zaufanie do Ukrainy w zachodnich rządach. To się kompletnie nie udało. Wydaje mi się, że wektor zmian, jeżeli chodzi o politykę niemiecką czy francuską, może dla nas nie zawsze zadowalający, ale jednak jest w odwrotnym kierunku ustawiony niż chciałby Putin. No i te, 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 to, ta waza zimowa miała się też charakteryzować wywołaniem totalnego kryzysu energetycznego. Wygląda na to, że Ukraińcy sobie poradzili logistycznie z, ze zniszczeniem pewnie około 30-40% infrastruktury energetycznej. No to to znaczy, że Putin znowu wychodzi bez zwycięstwa. Czy Ukraińcy to wygrali? Trudno powiedzieć, bo ta wojna ma taką specyfikę, że toczy się na terytorium Ukrainy, więc yy, straty ukraińskie, takie obiektywne, niesprawiedliwe, bo oni sobie dobrze radzą, a jednak oni wie, najwięcej tracą, bo wszystko się dzieje praktycznie na ich terytorium, czy 90% działań na ich terytorium się toczy, no to ich obciążają. Ale w każdym razie cele rosyjskie nie zostały znowu osiągnięte. Teraz oni mówią o nowej mobilizacji, no jesienią mobilizacja nie wyszła. Stąd była ta koncepcja wojny energetycznej, politycznej, podmywania poparcia dla rządów zachodnich. Nic się z tego nie udało, żaden cel istotny rosyjski nie został zrealizowany. Ja rozumiem cele rosyjskie tak, obecnie taktycznie przeciągnąć e, wojnę. Dlatego, że oni rozumieją, mówię o ekipie Putina, że muszą podmyć zaufanie do pomocy Ukrainie i do Ukrainy na zachodzie i muszą czekać na moment, kiedy jakiś taki Orban się pojawi w większym kraju. I oni czekają na takiego Orbana we Francji czy w Niemczech, czy w Hiszpanii, czy w jakimś kraju, który miałby duży wpływ na politykę całej Unii, albo czekają na wybory w Stanach i liczą, że w oparciu o zaangażowanie Stanów na Ukrainie, oni wymuszą, wymuszą zmiany w kampanii wyborczej, na przykład, że sprawa zaangażowania na Ukrainie staje się tematem kampanii wyborczej. Ale tutaj Biden. No jest bardzo sprytny, dlatego że Biden ma, ma, ma wchodzi do historii wojny jako innowator, no bo on prowadzi wojnę nie uczestnicząc w niej bezpośrednio, czyli znaczy sprzedając lub przekazując lub no dostarczając na, na różne, pewnie w różnych formatach prawnych broń i pilnując, żeby, żeby wojna się nie rozlała poza dwa państwa. Czyli on powoduje, że nie ma powodu do tego, żeby w Ameryce narastały nastroje prorosyjskie i pacyfistyczne. I jednocześnie nie ma powodu do tego, żeby mówić o trzeciej wojnie światowej, bo wojna nie jest w żadnym razie światowa. Więc Biden to rozgrywa bardzo sprytnie. To przywództwo Bidena tu jest bardzo ciekawe i innowacyjne, można powiedzieć, to jest dobre słowo oczywiście w tym kontekście. No w związku z tym Rosjanom pozostaje jedno, czekać. I to jest ich cel taktyczny, strategiczny przywłaszczyć sobie kawałki Ukrainy i związać to się nie zmieniło, i związać Ukrainę jakimiś zobowiązaniami międzynarodowymi, które by im jej zatamowały drogę do NATO i do Unii Europejskiej. A skoro jesteśmy przy Rosji, wielu ekspertów twierdzi, że jakąś taką jedyną realną szansą na zbudowanie trwałej architektury bezpieczeństwa na linii Rosja, Ukraina i bogata część Europy, no to jest pewna to jest zmiana systemowa w Rosji, zmiana wewnątrz tego systemu. No i Niektórzy twierdzą, że na to właśnie grają Stany Zjednoczone długofalowo i może część ich sojuszników. Po pierwsze, jak co to, co o tym sądzisz? A po drugie, czy ty uważasz w ogóle, że my możemy że są jakieś przesłanki, które sugerują, że w Rosji wewnątrz oczywiście elit polityczno wojskowych, bo tutaj nie mówię o żadnej opozycji, naraz jakaś masa krytyczna, która może sugerować, że jakiekolwiek zmiany systemowe są, są możliwe, czy my w ogóle możemy z zewnątrz dostrzec jakie jak, jakieśkolwiek pęknięcia na tej, na tej, na tej ta fiszkła? No coś, to, co widać, bo mało wiemy o tym, co się dzieje w Rosji. Jest to system o wysokim poziomie autorytaryzmu, wysokiej intensywności autorytaryzmu. Być może już bym nawet go określił jako częściowo totalitarny, dlatego że tam jest też ambicja manipulowania historią na wielką skalę, no różne takie rzeczy, które raczej już charakteryzują systemy totalitarne. W związku z tym, mało wiemy o elicie władzy w Rosji i obserwujemy tylko pewne sygnały. No Widzimy, że Putin jednak nie jest zbyt śmiały, że Putin przyjął warunki gry Bidena. Jak ma ta wojna być prowadzona? Więc skoro przyjął te warunki, to znaczy, że on nie czuje się bardzo silny. Widzimy, że narastają pewne procesy społeczne na peryferiach Federacji Rosyjskiej, że nagle wszyscy sobie przypominają w Rosji i na świecie, że Federacja Rosyjska to nie Rosja, że wszyscy są jednak więźniami tej mapy i widzą wielką plamę jak kiedyś Związek Sowiecki i myślą, tam wszędzie są Rosjanie, a tam nie ma Rosjan często, tylko są albo jest niezaludnione terytorium, albo są Buriaci, Ewenkowie, Ewenowie. Czeczenii i tak dalej, i tak dalej. Więc tych narodów jest mnóstwo. Okazuje się, że nagle zaczynamy rozróżniać, co to jest to, co po, po polsku by się powiedziało Rosja właściwa czy Russia proper, a my odróżniamy to nagle od innych części Federacji Rosyjskiej. Więc te procesy w wyobraźni politycznej zarówno Rosjan, jak i ekspertów na świecie i polityków zachodzą. I to są procesy, które są niekorzystne. To są procesy, które są niekorzystne dla Putina. I teraz oczywiście jest paradoks Hitlera. Czy w gruncie rzeczy ze strategicznego punktu widzenia zimą 1943 roku było jasne, że to wszystko nie ma sensu, a jednak było trudno zabić, zabić Hitlera, dlatego że no, on był dobrze już chroniony przez swój wewnętrzny system. Być może ludzie byli tak dobrani też pod względem charakteru, że nie byli w stanie na to się zdecydować. No więc my mamy pewnie tutaj z podobną sytuacją do czynienia. To znaczy jest jasne, że Rosja oczywiście ma zasoby, żeby tę wojnę prowadzić nawet, nie wiem, 10 lat pewnie, ale będzie cały czas słabła. I to, co będzie potem, ten dzień po, to będzie czas bardzo słabej Federacji Rosyjskiej, z której z całą pewnością zaczną się, po pierwsze będą się próbowały urwać z Federacji Rosyjskiej jakieś mniejsze jej podmioty, typu Czeczenia. Zawsze patrzę, trzeba na Czeczenie to jest jedno z, jedno z laboratoriów polityki imperialnej Rosji. Jest bardzo interesujące. No ale będą też e, ruchy odśrodkowe, będą próby budowania jakiejś autonomii, jakiejś władzy e, oligarchów miejscowych, może mafii, e, miejscowych elit, jak Zajelcyna po prostu, na przykład Jakutów w Jakucji. To różne rzeczy się mogą dzieć. Zresztą było widać, że Jakucja, która też jest dla mnie e, w moim patrzeniu na Rosję badaniach Rosji, też jest takim. Taką stacją meteorologiczną pogody w Rosji, to Jakucja też widać, że się na przykład bardzo buntowała przeciwko Brance. To to jest dobre słowo, moim zdaniem, które poka pokazuje, że to są mechanizmy podobne jak ta Branka, która była w, w Polsce, e, przyczyną powstania, powstania Styczniowego. Także widzimy dużo elementów, które pokazują, że no mimo wszystko, mimo tego, że Rosja jest niepokonana, wielka, i ma reputację jako silne państwo, to to kruszeje na naszych oczach także spoistość wewnętrzna. I teraz tak, gdyby się udało otoczeniu Putina skończyć z Putinem jutro, przykładowo, umowne jutro, gdybyśmy się obudzili i dowiedzieli się z agencji tas, że Putin się podał do dymisji, zrezygnował, zachorował albo się czegoś najadł i nie żyje, Gdyby tego typu scenariusz był grany, no to wtedy jest szansa jeszcze dzisiaj na zachowanie spoistości Federacji Rosyjskiej. Im dłużej ta, dla, ta wojna trwa, to niby taktycznie jest dobrze dla Putina, ale strategicznie dla Rosji jest gorzej, dlatego że Rosja w tym wszystkim bardzo słabnie, bo to nie jest tak, że słabnie tylko Ukraina. Ukraina słabnie bardziej proporcjonalnie, no bo na jej terytorium się toczy wojna, ale w Rosji narastają różne procesy, które będą z punktu widzenia tego, co jest celem elity rosyjskiej imperialnej od zawsze, tych szowinistów rosyjskich, nacjonalistów, którzy chcą rządzić całym imperium, no to z ich punktu widzenia wszystko, co się dzieje, jest niekorzystne. Nie ma korzystnych elementów teraz. I oni z całą pewnością wiedzą to, co my, a może wiedzą więcej, tylko z jakichś powodów są zablokowani. Tu wchodzi w grę psychologia, mechanizmy myślenia grupowego. No dobrze, znamy to wszystko z, z politologii, z historii, z doświadczenia i wiemy, jak to może działać i paraliżować. Ale Putin jest zagrożony. Putin nie przetrwa tego jako wielki przywódca rosyjski. No, tutaj już nie ma, nie ma pola, no bo jak on mógłby pokonać Ukrainę? No, mógłby rzucić tam bomby jądrowe. No, jeśli by rzucił, co jest minimalnie prawdopodobne, czyli można powiedzieć nieprawdopodobne, no to wtedy byłby wyizolowany na świecie. Nikt by z nim nie gadał. Prawdopodobnie jego otoczenie chciałoby go odrzucić. W każdym, nie, Ja nie widzę w tej chwili logicznego wariantu, w którym Putin jest wygrywny i jeszcze zachowuje prestiż, i jest w stanie uchronić jedność Rosji. I na koniec. Jeśli chodzi o te dyskusje o jedności Rosji, po pierwsze, na przykład na Zachodzie ich nie lubią, bo jeszcze nie przywykli swoją wyobraźnią, że może nie być takiej Rosji. Co paradoksalne, na przykład Brytyjczycy szybciej przyjęli do wiadomości, że ich imperium się rozpadło, niż że rozpadnie się imperium rosyjskie. To pokazuje, jak Rosja w tym kształcie się wryła w mózgi wielu poważnych ludzi na Zachodzie. A po drugie, często się boją tej rozmowy. Ja byłem świadkiem takich rozmów w poważnych think -tankach niedawno. Z kolei amerykańskich ktoś powiedział, dobra, mówmy o tym, że Ukraina Ukrainę nie mówmy o tym, co się stanie z Rosją, bo my nie możemy powiedzieć, że Rosja się rozpadnie, bo jak powiemy, że Rosja się rozpadnie, to niektórzy przestaną popierać tę wojnę, bo nikt sobie nie może wyobrazić, że Rosja się rozpadnie, bo wszyscy myślą, że nie wiem, ta, ta broń atomowa to jest rozdana każdemu Rosjanowi po jednej Rosjaninowi po jednej sztuce i, i nie da się jej opanować. I on się spokojnie da opanować. Rosja się na pewno rozpadnie. To nie jest wcale jakiś kontrowersyjny pogląd, bo bo każde imperium się rozpadło i Rosja tutaj nie jest święta. Jest tylko pytanie, kiedy. No i oczywisty fakt, i to już naprawdę kropka, 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 oczywisty fakt, Putin naprawdę dużo zrobił do tego, żeby ostatecznie rozsypać Rosję. W takim razie ostatnie już pytanie, bo dotknęliśmy kluczowych interesariuszy tej wojny, Ukraina, prezydent Załęski, Federacja Rosyjska, prezydent Putin i ty już wywołałeś postać Joe Bidena i amerykańskiego przywództwa, Prezydent USA przyjedzie niedługo do Europy, w tym do Polski. No i można powiedzieć, należy zadać chyba sobie pytanie po roku. Na ile spójny jest Zachód w tym, żeby dalej wspierać Ukrainę? Czy ty uważasz, że ta spójność pod przywództwem amerykańskim będzie kontynuowana? Czy będziemy obserwowali tutaj pęknięcia? Jeżeli tak, no to gdzie one mogą potencjalnie wystąpić? Płusi mnie strasznie, ale nie mamy na to czasu i możliwości, żeby powiedzieć jeszcze dwa słowa o Białorusi. To jest ciekawe, co tam się dzieje w Gruzji i, i Azji Środkowej. To zostawiamy do następnej rozmowy. Koncentruję się tylko na spoistości Zachodu, ale powiedziałem to po to, żeby nie było, że o tym zapomniałem. O, spoistość Zachodu. Ja mam wszędzie takie swoje markery poustawiane. Tutaj ma, dla tej sprawy, dla mnie markerem jest relacje, są relacje niemiecko-amerykańskie. One się zmieniły w pozytywnie dla nas w ciągu ostatniego roku ociągający się Niemcy, ale jednak robiący cały ten wędę. To jest bardzo ciekawy proces, bo u nas się tak przyjęło, żeby skakać tylko po głowie Niemcom i Niemcy faktycznie zachowywali się w wielu sprawach zbyt ślamazarnie i nie okej. Okay. Ale Niemcy naprawdę robią swoją zmianę energetyczną. Oni naprawdę wejdą do gry jako sojusznik wolnego świata na warunkach, tak jak oni to mają, bo oni są bardziej instytucjonalni w myśleniu niż np. polska kultura polityczna, wtedy kiedy, kiedy będą już zreformowani. A to nie będzie trwało długo, to nie będzie trwało 10 lat, tylko jeszcze pewnie rok, półtora roku dojdą do momentu, kiedy będą mogli mm, otwarcie rzucić rękawice Rosji, bo teraz jeszcze nie mogą. I to jest przyczyna, moim zdaniem, prawdziwa i dziwacznej polityki. Oczywiście tych przyczyn jest więcej, bo też przyzwyczajenia SPD, Starej Gwardii, bo młodzi SPD już się inaczej zachowują. A teraz przechodzę do markera. Co jest z tym markerem? Relacje amerykańsko-niemieckie. Otóż Scholz okazuje się nieodrodnym. E, Uczniem że Schmidta, chyba to, to u niego tak było, staje się najbardziej, że okej, okay, możemy robić wszystko, albo no po prostu tak, tak, ja tak czytam dzisiaj doktrynę niemiecką. Możemy robić wszystko przeciwko Rosji, ale niczego bez udziału Amerykanów. I to było: y, wszyscy y, atakowali Niemcy za te warunki za Bramsami. Te warunki za Bramsami nie były, były już, dotyczyły czego innego, nie tego, że oni robili pozłości Amerykanom. To było dla mnie absolutnie klarowne, że Scholz mówi: Dobra, wchodzę, ale w każdej sprawie to było trochę absurdalne, przecież Amerykanie są na innych polach bardzo zaangażowani, sto razy bardziej, no może z przesadziłem, dużo bardziej niż Niemcy. Ale Scholz zrobił to specjalnie, żeby nie było żadnej sprawy, którą robią Niemcy bez Amerykanów. Nawet zdając sobie sprawę, że te, Amra te Abramsy to są w ogóle na, na koniec roku i być może już wtedy, daj Boże, że była wojna rozstrzygnięta, ale on chciał mieć polityczną gwarancję, że to jest ręka w rękawiczce, jak w czasach zimnej wojny. I ja w tym całym nieszczęściu polityki niemieckiej, które żeśmy komentowali wielokrotnie, nawet pewnie w tym gronie już, widzę też pewną wyraźną zmianę. Oni powracają do takiej stuprocentowej spoistości z Amerykanami. A jeśli Niemcy tak się spinają i nie mówią tego, bo im tego nie wpada powiedzieć, bo są nastroje antyamerykańskie, to wiadomo, ale jeśli tak robią, to jest dla nas dobry sygnał, to znaczy, że Zachód wraca do swojej e, spoistości, a dla Putina to jest bardzo zły sygnał. Nie dlatego, że Abramcy tam pojadą, bo to jeszcze minie parę miesięcy, ale dlatego, że Niemcy zdecydowali się zaangażować. Punkt pierwszy, drugi, nie będą robić niczego na własną rękę. I punkt trzeci, jeśli jest oś niemiecko z Berlina do oś z Berlina do e, Waszyngtonu, twardej współpracy e, tej koalicji antyputinowskiej. To znaczy, że Putin ma się czego obawiać. I to jest chyba najlepsza kropka, na di i taka niesamowicie optymistyczna w kontekście tego, co powiedziałeś, tego skakania po głowie Niemcom. Ta interpretacja, którą przedstawiłeś, naprawdę napawa optymizmem i obyś tutaj miał rację. Drodzy Państwo, nie wiemy, jak skończy się rosyjska wojna na Ukrainie. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej i w pozytywny sposób, nie tylko dla Ukrainy, ale także dla całego. No, zachodniego systemu, bo jest ono jednym z największych wyzwań w tym regionie świata, a może i dla całej architektury bezpieczeństwa międzynarodowego. Drodzy Państwo, naszym gościem był profesor Paweł Kowal. Zapraszamy do komentowania tej rozmowy, do podawania jej dalej, promowania i o, do dyskutowania o tym, co się dzieje w naszym otoczeniu, bo to wyjątkowo ważne. Pawle, jeszcze raz ci serdecznie dziękuję za twój Dziękuję czas. bardzo. Pozdrawiam, do widzenia. Czy wy możecie z tego coś wyciąć, czy nie? Tak, możemy? Bo, nie ma czy, słyszycie psa, czy, czy słyszycie psa, czy nie, bo ja nie. może go dziś. Okej, okay, przepraszam. Ale może, to. To, może tak zostać na, z tym psem na wstawka. <laughs> <laughs> mi przeszkadzał Orion, a myślałem, że wam przeszkadza.